3 maja w całej Polsce biało-czerwono. Paweł Pezdan, witam Państwa i zapraszam na aktualności. Oto informacje dnia. Patriotycznie i głośno Podkarpacie świętuje rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jesteśmy tutaj całą naszą piątką, całą rodziną. Uważam, że dzieci trzeba uczyć patriotyzmu. Huczne zabawy na ulicach. Najwięcej mieszkańców w jednym czasie i w jednym miejscu spotkało się w Rzeszowie. Dzieciaki się nie mogą doczekać co roku, dlatego żeby przyjść, zjeść watę cukrową, pooglądać, zobaczyć. Aktualności na szlaku ludzi, których trudno naśladować. Niektórzy mnie pytają, co to, czy mam stres. A ja się pytam, co to jest stres. I super skarbonki, czyli historia oszczędzania. Spośród 400 skarbonek, jakie są w kolekcji, żabka wzbudza mój szczególny sentyment. Świętuje cała Polska, miasta i miasteczka, bo to nasza duma. Była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą na świecie. 223 lata temu Sejm czteroletni uchwalił ustawę rządową, później nazwaną Konstytucją 3 maja. Dziś w całym kraju, także na Podkarpaciu, odbywały się uroczystości przypominające tamto wydarzenie. Wojewódzkie obchody Święta Konstytucji odbyły się w Rzeszowie tradycyjnie przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządu województwa, żołnierze garnizonu rzeszowskiego i przedstawiciele policji. Konstytucja uchwalona 223 lata temu regulowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Ustanawiała trójpodział władzy, znosiła wolną elekcję i liberum veto. Zgromadzeni na rzeszowskim rynku wysłuchali preambuły do tego dokumentu. Dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy. Konstytucja 3 maja została przygotowana przez najświetlejsze umysły doby oświecenia, przypominała w swoim wystąpieniu wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska, przez ludzi, którym leżało na sercu dobro ojczyzny. Wartości w niej zawarte, takie jak równość wobec prawa, podział władzy, rządy oparte na woli narodu, stały się fundamentem społeczeństwa obywatelskiego, mówiła wojewoda. Za kilkanaście dni wybierzemy naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, który jest organem całej wspólnoty europejskiej. Wykorzystajmy te możliwości, jakie stworzyła nam Konstytucja 3 maja, otwierając drogi aktywności wolnych obywateli. Mieszkańcom regionu wojewoda życzyła, by święto Konstytucji umocniło poczucie narodowej tożsamości i dumy z bycia Polakiem w wolnej Polsce. Marszałek województwa Władysław Ortyl zwracał uwagę, jak ważna jest troska o ojczyznę na miarę twórców Konstytucji. Patrzyli bardzo daleko w przyszłość. Ich działania, ich przemyślenia były nacechowane perspektywą, troską o ojczyznę, troską o jej przyszłość. Dziś musimy pamiętać, aby nasze działania także miały takie cechy. Obchody Święta Konstytucji uczczono salwą honorową. Salwą! Panie! Ładu! Salwą! W obchodach licznie uczestniczyli mieszkańcy Rzeszowa. Jesteśmy tutaj całą naszą piątką, całą rodziną. Uważam, że dzieci trzeba uczyć patriotyzmu, takiego codziennego, lokalnego, państwowego, że najmniejszych. Także nasza najmłodsza, 6-letnia córeczka też się już tego zaczyna uczyć. Święto Konstytucji zostało ustanowione w 1791 roku. Po wojnie komunistyczne władze zastąpiły je obchodami święta 1 maja, a w 1951 roku zdelegalizowały. Od kwietnia 1990 roku 3 maja jest świętem narodowym. Dawniej pijarska, potem pańska, a zwyczajowo paniaga. Od lat ulica 3 maja to główny deptak w centrum Rzeszowa. Wyjątkowe miejsce, ludzie i wyjątkowe święto ulicy. Kto w długi weekend miał czas na spacer, trafił na moc atrakcji, uliczne spektakle i kiermasza, a wieczorem koncert Renaty Przemek.
11. Święto Paniagi zorganizowano z rozmachem. Występy i atrakcje zgromadziły rzeszowian aż przy trzech scenach. Przed wieżą Farną, przy ratuszu i na dziedzińcu Radia Rzeszów. Jeszcze zanim stanęli na nich wykonawcy, mimo pochmurnej pogody i zimna, ulica zapełniła się mieszkańcami. Dzieciaki się nie mogą doczekać co roku. Tego, żeby przyjść, zjeść watę cukrową, pooglądać, zobaczyć. Idziemy teraz do kina, bo jest darmowa bajka dla dzieci. Później przyjdziemy na koncert, popatrzymy, co jest na stoiskach, może coś kupimy. Święto Paniagi otworzył prezydent Tadeusz Ferenc. Po tej ulicy spacerowali kiedyś tak wspaniali ludzie jak Stanisław Konarski, nauczyciel w Kolegium PR-ów, reformator oświaty, jak również Sebastian Pelczar, biskup błogosławiony, patronat diecezji rzeszowskiej. Zaraz potem na scenie stanęli pierwsi wykonawcy. Odbył się pokaz akrobatów Akademickiego Zespołu Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, aktualnych mistrzów Polski, finalistów Mistrzostw Europy i Świata. Główny miejski deptak zapełniły kramy z rękodziełem artystycznym. Mimo takiej scenerii wiele osób dostrzegało zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich lat zaszły w tym miejscu. Cieszę się, że też nabiera ona takiego charakteru, gdzie można się spotkać, wypić jakąś kawę ze znajomymi, bo jak za dawnych lat pamiętam, jak byłem młody, to tu straszyło bardziej na tej ulicy niż zachęcało do spacerów. Bardzo fajnie, bardzo reprezentacyjny, ładne kamiczki odnowione, ładny trotuar. Ale mieszkańcy, zwłaszcza ci, którzy znają ulicę 3 Maja z opowieści rodziców i dziadków, dostrzegają jeszcze inne zmiany. Była bardziej żywa. Może teraz jest więcej młodzieży, bo są uniwersytety, jest coraz więcej studentów, ale tak jak przychodzi na przykład weekend, to ona jest pusta. I właśnie z takich obserwacji wziął się pomysł obchodów Święta Ulicy, za który prezydent Tadeusz Ferenc dziękował dziś pomysłodawcy, poecie prozaikowi Jerzemu Januszowi Fąfarze. To z jego inicjatywy w 2004 roku po raz pierwszy zorganizowano święto, które miało integrować rzeszowian. Wzięty chyba z takiej tęsknoty za tym, czym kiedyś było to miejsce, jaka była ta ulica, gdzie mieszkańcy Rzeszowa spotykali się, były takie specjalne, to była taka spacer obowiązkowy, codzienny spacer po Pańskiej. W tym roku Święto Paniagi uatrakcyjniły m.in. występy młodych ludzi z Malezji, Kazachstanu i Ukrainy studiujących w Rzeszowie. W Święcie Paniagi bierze udział ekipa TVP, a dokładnie mobilne studio telewizji Rzeszów. Na Pańskiej jest Beata Wolańska. Czy o tej porze możemy liczyć jeszcze na atrakcje i czy warto się wybrać na główny deptak? No myślę, że zdecydowanie tak, bo Święto Paniagi to właściwie same atrakcje, które trwają tutaj na ulicy 3 Maja od kilku godzin. Myślę, że taki zwykły mieszkaniec Rzeszowa właściwie trudno mu się zorientować w tym, co do końca się tu dzieje, ponieważ koncerty, występy odbywają się na trzech równoległych scenach. I tak było już od 12. O 12, kiedy główną ulicą miasta, czyli ulicą 3 Maja, przyszedł barwny korowód, stało się jasne, że to będzie po raz kolejny udane Święto Paniagi, bo mimo, że jest bardzo zimno i chwila pada deszcz, to nie zabrakło tych, którzy postanowili właśnie dzisiaj tutaj przyjść i wspólnie się bawić. A to jeszcze nie koniec. Będą kolejne atrakcje, potrwają jeszcze przez kilka godzin. Jakie to będą atrakcje, wie najlepiej Marcin Pawlak. No tak, bo ja z Balbu... Jesteśmy w takim miejscu, które było dzisiaj bardzo chętnie odwiedzano. To jest studio, mobilne studio telewizji Rzeszów. Tutaj właśnie przez cały dzień przychodzili nasi telewizowie, widzowie telewizji Rzeszów i pytali o różne rzeczy. O jakie rzeczy pytali najczęściej, wie nasz inżynier wozu Grzegorz Woźny. Dzień dobry, tak. Zainteresowanie było bardzo duże, bo stoimy w bardzo fajnym miejscu na najważniejszym deptaku w Rzeszowie. Przychodziły tu całe rodziny, pogoda dopisała. Dzieci oczywiście chciały się zobaczyć przed kamerami, dorośli byli bardziej zainteresowani sprawy techniczne.
Jak, może kilka pytań przytoczę, jak daleko jest nasza satelita? Nie wiedzieli, że to jest aż 36 tysięcy kilometrów stąd. Jakie jest duże opóźnienie? Czy jeśli coś nie uda się zrealizować na wodzie, czy mamy możliwość szybkiej poprawy? Niestety nie, musimy to obejrzeć. Także pytań było bardzo dużo. No, oczywiście, ile osób pracuje, no i jak dużo zarabiamy. Można dzisiaj było zadać wszystkie pytania właśnie tutaj na 3 maja. Można też było spróbować własnych sił przed kamerą. Już teraz zapraszam Państwa w imieniu Jasi Mazur na prognozę pogody, która została nagrana właśnie tutaj na ulicy 3 maja z udziałem naszych telewizorów. Tyle Beata Bolańska z ulicy Pańskiej. Marcin Pawlak przekonywał, że trwa właśnie próba Renaty Przemyk, dlatego warto wybrać się, jeśli mają Państwo czas i ochotę, na koncert Renaty Przemyk. Teraz patriotyczny ślad historii powstał 100 lat temu, miał upamiętniać Konstytucję 3 maja oraz Bitwę Racławicką. Nietypowy pomnik poświęcony tym ważnym wydarzeniom stoi w Jodłowej. Uroczystości w Jodłowej rozpoczęły się mszą świętą w sanktuarium Dzieciątka Jezus. Następnie zgromadzeni przeszli pod pomnik pamięci Konstytucji 3 maja i Bitwy Racławickiej. Został wybudowany w tym miejscu w 1914 roku. Cudem ocalał w czasie II wojny światowej. Dlatego też mieszkańcy Jodłowej i okolic właśnie w tym miejscu oddają hołd poległym w walkach za ojczyznę. Uroczystości patriotyczne to wielkie wydarzenie zarówno dla starszych, jak i najmłodszych mieszkańców Jodłowej. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Barwne stroje, które uświetniają takie uroczystości jak dzisiejsza, no pomagają przybliżyć historię i przynajmniej pozwalają na to, żeby ktoś przechodząc zaczepił to oko. Maluchy, niech się zaznajamiają z kolorami, z symboliką. A dorośli różnie mogą dbać o swoją ojczyznę. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele różnych grup rekonstrukcyjnych. Nie należy stanąć i się pokłonić, tylko stanąć i sprawdzić, dojść, dlaczego to się wszystko działo, dlaczego walczono, za co, za jakie ideały. I chciałbym, aby następne pokolenia, a zwłaszcza pokolenia dzieci, młodzieży, zrozumiały, co to znaczy patriotyzm, co znaczy wolność, co znaczy własny język i własna tożsamość. Na uroczystości do Jodłowej przyjechał minister pracy i polityki społecznej, który mówił o niezwykłej roli Konstytucji 3 maja. Odniósł się także do obecnej ustawy zasadniczej, stwierdził, że konieczne jest wprowadzenie do niej zapisu, że lasy państwowe są własnością Skarbu Państwa i wymagają szczególnej ochrony. Państwo, naród, społeczeństwo bez swej historii, bez swojej tradycji, bez swojej kultury, bez wyciągania wniosków z tej historii, przestaje też mieć określone znaczenie i traci swoją tożsamość. Istnieją nie tylko w legendach, piosenkach i opowieściach. Są naprawdę. Mowa o ludziach gór, prawdziwych Bieszczadnikach. W ciszy i spokoju odnajdują dystans do życia ich samych siebie. Na reporterskiej ścieżce spotkała ich Anna Tomczyk. Wyłaniają się nie wiadomo skąd. Jakby wychodzili wprost z wody, lasu, górskich zakamarków. Do szczęścia wystarcza im cisza i czas na wszystko. Do życia. Pieniądze pożyczone na wieczne oddanie, podarowane jedzenie i piwo wypite za przyjaciół. Czasem aż nie wiadomo, czy wprawiają w zdumienie, czy politowanie. Niektórzy mnie pytają, co to, czy mam stres. A ja się pytam, co to jest stres. Od ducha gór prawdziwe imię Michał odleciało na zawsze, bo kto by go tam nazywał pan Michał? Górski włóczęga, pasjonat natury, z niekłamaną dumą przemierza bieszczadzkie szlaki. Z dumą. Nieraz mu było dane stanąć oko w oko z niedźwiedziem, żubrem, ale on wie, że matka natura go zawsze ochroni. Wiem jedno, że trzeba żyć w zgodzie z naturą i podglądać naturę i patrzeć na nią, co ona chce, nic więcej. Jeżeli szuka się wrogów, to trzeba szukać wśród ludzi, a nie zwierząt. Samotność to ich stan ducha, dojrzała i obojętna na wpływy środowiska, uleczona. Ja przybyłem tu do Choroczka w 1975 roku i znalazłem to miejsce na mapie. I przybyłem
popatrzyłem, zobaczyłem i zostałem. Król Juliusz najlepiej się ma na swojej wyspie, jego własnej planecie szczęśliwości. Długa podróż po zalewie pozwala mu dotrzeć do chaty zbitej z bali pod spalonym dębem jego wyspy życiowej energii. Wspaniałe powietrze, żarówka ekologiczna. Jeśli Państwo przybędziecie kiedyś do mnie, zapraszam, to zobaczycie, jakich ja warunkach. I to moje serce dobrze się czuje. I tak dobrze, że zbudowałam i rezydencję, i świątynię Afrodyty. Czas, plany, marzenia, czy nawet sukces. Tu mają inny wymiar. Nie wszyscy z tych Bieszczadników się tutaj odnaleźli, mimo iż przyjeżdżali w pełni nadziei i zachwytów. A później też jest szare życie. Przyjdzie zima, wszędzie daleko, śnieg zasypie, nie ma gdzie pójść. I wtedy się już zaczynają takie dramaty psychiczne, wewnętrzne. Mistrzowie pióra potrafią to ubrać w słowa, mistrzowie dźwięku w muzykę. I przedstawiam tym turystom, którzy przyjeżdżają, Bieszczady w takiej troszkę innej formie również, w postaci poezji, muzyki. Opowiadam im w ten sposób o Bieszczadach. I nawet jak ich już nie będzie na ziemi, zostaną w piosenkach o ludziach, którzy szukali szczęścia na swój własny sposób. Teraz o ludziach, którzy w długi weekend spacerowali, a raczej chodzili z kijkami. Nordic walking coraz bardziej popularny, wystarczą sportowe buty i dwa specjalne kije, najlepiej z karbonu, czyli wyjątkowo lekkiego tworzywa. Potem jeszcze trochę techniki i można startować nawet w Pucharze Świata. Tak było dziś w Kolbuszowej. Nie dźwigamy. Większość, 90% ludzi chodzi źle. Naprawdę źle, bo chodzą przed sobą, noszą kije, prawda? Tak widzimy, na mieście chodzą. To jest, ja to nazywam, wyprowadzanie kij na spacer. Dlatego dziś podczas Pucharu Polski i Świata w Kolbuszowej można się było także dowiedzieć, jak prawidłowo chodzić z kijami. Lewa ręka idzie do przodu automatycznie też, czyli to jest ten ruch naprzemianstronny, ruch diagonalny, tak? I zaczynamy maszerować. Proszę bardzo. Najlepsi rywalizowali na trzech dystansach. Był wyścig na 5 i 10 kilometrów oraz dla najbardziej zaawansowanych półmaraton. Dla jednych cenna była każda sekunda, dla innych po prostu ruch. No i super forma, bo człowiek się rusza. Endorfiny się wydzielają i człowiek jest szczęśliwy. Jak nie lubiłam nigdy sportu, uwielbiam teraz Nordic walking. Bardzo to kocham i dużo mi to pomaga w zdrowiu. Na kręgosłup, na mięśni, na krążenie. Zachęcam wszystkich do uprawiania tej dyscypliny sportowej. Dziękuję bardzo. Życzę super przygotowania fizycznego i do zobaczenia 6 grudnia. Bardzo dziękuję. W półmaratonie najszybszy był Andrzej Michalski z Sanoka. Rozegrano także wyścigi na krótkim dystansie dla dzieci. Łącznie w międzynarodowych zawodach rozegranych w Kolbuszowej wzięło udział ponad 650 zawodników. Jedni nie liczą czasu, inni liczą pieniądze skryte w skarbonkach, w dodatku oryginalnych. W salach wystawienniczych pałacu w Baranowie Sandomierskim warto obejrzeć wystawę skarbonek, cennych nawet bez wkładu. Od XIX wieku skarbonki w kształcie świnki służą do przechowywania pieniędzy w różnych krajach i kulturach. Kolekcja Szczepana Ignaczyńskiego z Kraśnika, największa w Polsce, dowodzi, że to wyjątkowe przedmioty. Spośród 400 skarbonek, jakie są w kolekcji, żabka wzbudza mój szczególny sentyment, bo zapoczątkowała całość zbioru. Jest to żabka dyrygent. A ten murzynek, także pochodzący z XIX wieku, połykając monety, miał zachęcać do oszczędzania dzieci. A tak wyglądało już całkiem poważne gromadzenie pieniędzy. Klucze do takiego pancernego i ogniotrwałego sejfu wykonanego przez znaną firmę z Lwowa często znajdowały się w banku, bo jego zawartość była imponująca. Skarbonka z jednej strony ma wlot na monety, ale z drugiej też można było wkładać banknoty, ten malutki otworek. Banknot się rulowało w rulonik o tej średnicy, wkładało do środka. To także skarbonki. Takie urządzenia funkcjonowały kiedyś w wielu urzędach. Wyposażone były w dość skomplikowane mechanizmy zabezpieczające, bo taka skarbonka służyła nie tylko do przechowywania pieniędzy, ale i do kontroli pracy urzędnika. Kiedy klient przyszedł do biura, żeby mu napisać podanie, trzeba było zapłacić 15 kopiejek za to. Rosjanie mają taką monetę do dzisiaj o tym nominale. Urzędnik wrzucił, przekręcił klameczkę i dopiero ten sejf można było otworzyć po wrzuceniu 500 monety.
Na wystawie zgromadzono prawie 400 różnego rodzaju skarbonek, sejfów i sakiewek. Można je oglądać do połowy maja. Niestety wystawa nie dokumentuje popularnej w Polsce metody oszczędzania pieniędzy w skarpecie czy pościeli. Taka kolekcja to dopiero inwestycja. I to wszystko w aktualnościach. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru.